Witajcie, mamy 2 września, 8 rano. Jadę od siebie z domu na gospodarstwo. Wczoraj kupiliśmy z bratem ciągnik Steyr CVT 6205, 2013 rok. Według właściciela zrobiony na 215 koni. No zobaczymy, jak to będzie z tymi koniami. Tak on tu wygląda. Słońce tutaj jest akurat mi w tą stronę, więc nasz JCB zyska ciągnikowego brata. Ten żółty, ten czerwono-biały, czy biało-czerwony, tak? Czyli kolory narodowe. Ogumiony, zaraz zobaczymy, to miały być 700-ki. 710 na 60 R24 42, a przód jest 600 na 60 na R30. No protektory, no jeszcze trochę jest tych protektorów, dla nas na pokazy wystarczy, przód i tył. Ma tutaj przedni podnośnik, ma tego tuza, ramiona do transportu zdjęliśmy. Coś tu jest z czujnikiem, bo to musimy dojść, o co chodzi, tak? Ja za dużo o tej maszynie wam na dzisiaj nie powiem, bo też za dużo na temat tej maszyny nie znam. Nie znam, jak działa właśnie ta przekładnia CVT. A tutaj taka usterka, ktoś tam gdzieś tam kiedyś uderzył i to łatali. To będę musiał zobaczyć, czy to wszystko chodzi. Na pewno nie chodzą mi halogeny z tyłu. To albo bezpieczniki, albo jeszcze nie wiem, co tam jest grane. Bo wczoraj próbowałem to włączyć, to nie chodzi. Te śruby, no to stoją. Tu trzeba będzie to wszystko porozbierać i no uruchomić, bo to wszystko widzicie, to stoi, tak? To nie do ruszenia jest. Będziemy chcieli dołożyć dolny zaczep, albo coś dorobimy, albo coś poszukamy. Może ktoś ma z was, handluje jakąś używką, to dolny zaczep byłby fajnie, jakby ktoś tam się odezwał, to byśmy sobie dokupili. No i oczywiście, jeżeli ktoś taki ciągnik posiada, to byłby wdzięczny za informacje, jak to się tym jeździ i tak dalej, ale nie mamy instrukcji do niego żadnej, ani katalogu, więc gdyby się podzielił, czy wersją jakąś tam papierową ksero zrobić, czy elektroniczną, bardzo chętnie nabędziemy takie instrukcje. Ja się zbieram i jadę na gospodarstwo. Wczoraj 100 km nią zrobiłem, Steyrem. Generalnie ciężko się tym jedzie, bo to jest tak, sztywny jest. No i jedzie się tak trochę, wiecie, jak to sztywniakiem, tak jak 60 generalnie, tak? Rozpędza się do 50. Nie wiem, czy on tak oryginalnie miał, czy jest przerobiony na 50. Maszynę kupiliśmy na gospodarstwo, ale generalnie na firmę, po to, żeby robić pokazy maszyn, tak? I od przyszłego tygodnia startujemy z pokazami. Później wam dogram. Talerzówkę 5-metrową z agrimetu będziemy robić pokazy. Chcemy zrobić kultywatorem Kekerlinga 3-metrowym, bo to będziemy mieli dostępne. Zobaczymy, czy będziemy robić i pokazy głęboszem opalagri 3-metrowym i mamy taki 6-metrowy agregat agristalu kusia do uprawy pościerniskowej, tak? Czyli taki uprawowy i ścierniskowiec taki. Na gęsich stopach się nam przezbroi i wtedy będzie można zrobić jedno kawałek talerzówką, jeden kawałek właśnie takim agregatem, pokazać, jaka jest różnica, bo dzisiaj w kierunku tej ekologii, jak się idzie, no to jednak takie agregaty będą potrzebne, tak? No i spełniliśmy nasze marzenie, żeby mieć na firmie
no ciągnik taki pokazowy, tak? I tak jak mówię, jeżeli ktoś takim ciągnikiem jeździ i tak dalej, jeżeli by się podzielił z nami informacjami, jak to wszystko chodzi, tak? Jak go ustawiać, żeby to spalanie, to wszystko było jak najmniejsze, to będę wdzięczny. No i widzimy się za chwilę, pokażę wam, jakie maszyny będą na pokazie. No i później już będziemy z pokazów robić relacje, więc mam nadzieję, że łatwiej będzie nam przekonać klientów do tych maszyn, robiąc pokazy, tak? I widzimy się za chwilę. Pokazy polowe chcemy zrobić talerzówką Agrimetu Multicatem 5-metrowym, co stoi przede mną. Jest to talerzówka półzawieszana i wał podwójny całownikowy. Talerze są 560. Tą talerzówką chcemy zrobić właśnie pokazy polowe oraz kultywatorem 3-metrowym. Za chwilę podejdę do kultywatora, to wam pokażę kultywator. Na pokazie również chcemy mieć kultywator Kekelinga 3-metrowy. Ten akurat jest czwórka, trójki nie mam na placu, żeby pokazać. Ale jest to taka sama maszyna, tylko bez tych skrzydełek. Jeśli się uda, będziemy chcieli na pokazie zrobić też próbę tego kultywatora 6-metrowego z Agristalu Kusia. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Głębosza zostawiamy sobie na później. Nie wszystko naraz. Chociaż nie wykluczamy oczywiście też podstawienia głębosza i zrobieniem kawałek pokazu. Witajcie. Kupiliśmy z bratem ciągnik Steyr CVT 6205. Prowadzę go z punktu, gdzieśmy go kupili. Jesteśmy na wysokości Rymania, zachodniopomorskie. Jadę na Dolicę, tam zajedziemy na Stargard. Wieczorem zostawię ciągnik przy domu i rano go pociągnę, już pojadę na gospodarstwo, na firmę. Jutro wam go pokażę, a dzisiaj na szybko z trasy muszę go przeprowadzić, bo mamy do siebie 115 km i później jeszcze 20 km ode mnie z domu na gospodarstwo, nie? Tu będziemy mijać tutaj Urenberga w Rymaniu. To możecie sobie popatrzeć, ile tego sprzętu stoi. A my lecimy do siebie na Stargard. Chwilę mi zajmie, zanim dolecę. Po dziurach to tak 4 dychy. Jak jest trochę lepsza droga, to do 5 dych mogę go rozpędzić. I lecimy. Później wam go pokażę. Na pewno będę miał do was prośbę, bo tu nie mam instrukcji żadnej do niego, nic. I jeżeli ktoś by taką instrukcję do tej maszyny miał, to chętnie odkupimy. Lub jeżeli ktoś ma wersję elektronicznej, to będę miał prośbę, żeby podzielić się taką instrukcją, tak? No, potrzebujemy maszynę poznać. Parę rzeczy tu jest do zrobienia. Przedni most, tam jakiś czujnik jest zepsuty, takich parę pierdół, jakieś tam drobne rzeczy do podmalowania, ale generalnie mamy zapewnienie, że ciągnik jest w takim dosyć dobrym stanie, choćby ma 7000 motogodzin. Mamy nadzieję, że te 7000 motogodzin jest, bo kupiliśmy to od naszego klienta. O cenie nie będę mówił, bo jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, to na prywatną informację, tak? To możemy coś powiedzieć.
Może się podzielimy tą informacją, może nie, zobaczymy. Ja muszę spokojnie dojechać do domu. Mamy już godzinę po 18, więc będę w domu dopiero na wieczór, tak? Z wami się żegnam i do następnego odcinka. Szykują się pokazy, specjalnie kupiliśmy ciągnik, żeby robić pokazy z talerzówką, z gruberem, głęboszem, z kultywatorami uprawowymi, więc będziemy otwierać już na tą jesień, na przyszły tydzień, pierwsze pokazy polowe, tak? Czyli na pewno będziemy zapraszać, będę o tym mówił, będę dzwonił po klientach, żeby przyjechali, popatrzyli, jak te maszyny pracują w polu. W końcu mamy na firmie własny ciągnik, nie musimy pożyczać, opierać się na ciągnikach wynajętych, tak? Powoli się rozwijamy, coraz bardziej, wszystko, żeby dla tego klienta było jak najwygodniej, jak najłatwiej mógł podjąć decyzję w zakupie maszyny. My chcemy do zakupu przekonać, więc no musimy się tak samo rozwijać i tyle, tak? Ja żegnam was drogi, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć! Siebie już idę spać, bo już jest późno. Musiałem koparkę kawałek przestawić, żeby zrobić miejsce dla Sztejera nowego nabytku. Ja się tego ciągnika dopiero uczę, że tak powiem, jestem tutaj, jeżeli chodzi o ten ciągnik, to zielony, tak, uczę się, jak nim jeździć. Więc jak ktoś się będzie śmiał, że nie potrafię nim jeździć, no to jak wsiadacie całkiem do nowej maszyny, musicie ją poznać, tak jak ja nią pojeżdżę tam z rok czasu, to będę coś wiedział na ten temat. Więcej, bo na tą chwilę to jestem zielony. No i mam tu jeszcze błąd taki 50-34. Nie wiem, czy to jest ten czujnik, o którym klient mówił, że jest do wymiany tam na przedniej osi, czy coś innego. Może ktoś będzie wiedział, tak?
Dobra, wjechałem już na ten kawałek drogi, co leci do Dolic, bo na tym odcinku z Witkowa to tam można było zęby stracić, a tutaj mamy elegancką drogę.